19-latka potrzebowała ponad 5000 zł, by wykupić swojego 29-letniego chłopaka z więzienia. 19-letnia wnuczka wywabiła swoją 73-letnią babcię z mieszkania pod pretekstem wyciągnięcia roweru z piwnicy. W tym momencie jej wspólnik splądrował lokal, skąd zabrał 80 tysięcy złotych. Sprawcy podzielili się łupem po połowie i ruszyli do Głogowa, aby z miejscowego więzienia wykupić trzeciego z bohaterów tej historii. 29-latek po wyjściu z celi ostatecznie dowiedział się, skąd pochodziły środki i tu sprawy zaczęły się komplikować. Para zjawiła się w drzwiach pokrzywdzonej z nieznaczną częścią skradzionej gotówki, oczywiście z przeprosinami. Jednak na tym etapie sprawy byli już w nią zaangażowani polkowicy policjanci, którzy zatrzymali 19-latkę i jej 29-letniego partnera. Ostatecznie udało się odzyskać blisko 58 tysięcy złotych i zebrać materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić zatrzymanym zarzuty. Przy 29-latku, który usłyszał zarzuty paserstwa, funkcjonariusze znaleźli 30 porcji handlowych marihuany i 36 działek metamfetaminy. Natomiast 19-letnia polkowiczanka odpowie za kradzież. Obydwojgu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.